Dzisiaj oprócz patronów medialnych, których wymieniliśmy, jednym z sponsorów dnia jest firma Edmar, autoryzowany dealer Lancia i Jeep. Wszystkie najpopularniejsze Lancie na polskim rynku oraz Jeepa Grand Cherokee mogą być. Serdecznie zapraszamy do oglądania, do zapoznawania się do samochodów prezentowanych na padoku i oczywiście nie tylko o wszystkich samochodów, które w swojej ofercie ma firma Edmar Auto. Serdecznie zapraszamy. Proszę Państwa, i dzisiaj pierwsza gonitwa, która już za kilka minut się odbędzie, jest pod patronatem honorowym dziekana Izby Adwokackiej w Warszawie. Serdecznie witamy. Do korzystania z kas zakładów wzajemnych. Niestety nie będziemy mogli opóźnić. 16:15 ruszamy z bezpośrednią transmisją. Dziękuję bardzo. Na trzeciej pozycji, tam trzy konie galopują łeb w łeb. Jest blisko bardzo nawet Nick of the Star, Easy Go. Teraz stawka przed wyjściem na prostą się mocno zgrupowała, ale na prostą wyprowadza i to zdecydowanie Be In Touch. I Be In Touch ucieka, 450 metrów do celownika jeszcze ma. Rozpoczynają finish polem. Easy Go, Illinois, przy bandzie galopuje, ale tu się wszystko zaczyna zmieniać, proszę Państwa. Na czele stawki w tej chwili walczą dwa konie, to jest karteczka i Illinois, karteczka, Illinois, karteczka, Illinois. Celowniki, karteczka, Illinois na trzecim miejscu, który galopował Nick of the Star.
to wszystko, co... Peter też jest mocny. Proszę lampy nie używać. Cześć! Przy koniach proszę lampy w ogóle nie używać. Zapraszamy jockeya. Wszyscy się pieścimy. Jako ładnej kobiety są. Proszę Państwa, zwycięzcą gonitwy pierwszej jest klacz karteczka. Podobnie stadniny koni Wiaroszowce, własność pana Szygiela i pani Olkowski. Trenuje go Wojciech Kontrowski, a to się dobrze wyjmie Piotr Krowicki. Dekorować będą ludzie kanał Izby Adwokatki w Warszawie, pan adwokat Paweł Rybiński, adwokat Aleksander Łodziej w towarzystwie dyrektora oddziału wyścigów konnych Włodzimierza Bąkowskiego, prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych pana Feliksa Kliczaka i pani Anny Liszcz, przedstawiciel oddziału marketingu wymiaru zawodowego oddziału